Dzień. Juna. Nie jesteś w Yarikawie? Nie mogę jeszcze wrócić. Kto to zrobił? Mongolski watażka, Autan. Słyszałam opowieści z Otsuny. Terroryzuje wszystkich. Kradnie żywność i leki. Wybija rodziny. Jak ktoś stawia opór albo chce uciec... Zarzyna ich. Jak zwierzęta. Stara przyjaciółka prowadzi gospodę przy drodze. Nie mogę jej tak zostawić. Znajdziemy ją. I rozprawimy się z tym watażką. Gospoda jest tam. Ta przyjaciółka. Zwą ją Ichi. Znamy się od dziecka. Nauczyła mnie, jak przetrwać. Widziałaś ją po najeździe? Nie. Nie widziałam jej od lat. Lepiej się rozejrzyjmy. Najlepszy widok będzie stąd. On może nam powiedzieć, czego się spodziewać. Wypytajmy go, zanim wrócą. Samuraj. Czego chcesz? Chcemy pomóc. Nie powinno was tu być. Jeśli mnie zobaczą... Szukamy Ichi. Prowadzi gospodę. Widziałeś ją? Straż! Straż! Zdrajca! Ratunku! Szykuj się! Samuraju! Juna! Ichi, ty żyjesz! Czego tu chcesz? Uratować cię. Zabiłaś mnie, Juno. Dzięki mnie byli ciągle pijani i rozproszeni. Ale kiedy Autan się dowie o tym, co zrobiłaś... Pomagałaś Mongołom, żeby przeżyć. Powinnaś stawić opór. A ty powinnaś uciec. To lubisz najbardziej. Ryzykowała, by cię ratować. Dam panu dobrą radę. Proszę się z nią nie zadawać. Ichi, możemy cię ochronić. Powiedz, gdzie jest Autan. Nikt nie wie, gdzie on jest. Nawet jego ludzie. Ale jeśli chcesz przykuć jego uwagę... Mów. Znajdź jego najważniejszych ludzi. Japońskich handlarzy niewolników na jego usługach. Uczyń z nich przykład, a Autan sam przyjdzie. Kim są ci handlarze? Zapytaj Junę. Będzie pamiętać. Nie wiem, co między wami zaszło, ale ona chce ci pomóc. Miała już na to szansę. Co powiedziała? Niezbyt wiele. Jeśli chcemy znaleźć Autana, musimy go rozsierdzić. To zadanie dla ducha. Jaki jest plan? Dopadniemy jego sojuszników.
Handlarze niewolników. Braci Mamushi. A więc ich znasz. I ci to wie. Ci trzej dranie mają farmę nad rzeką. Przygotuj się i przyjdź tam. Zrobimy to razem. Dobrze. Dziękuję, Jim. Jesteś. Wygląda jak twierdza. Bracia Mamushi nie chcą, by ktoś widział, co się dzieje za tymi murami. Mają tam obóz pracy. Ty tam byłaś. Tylko Taka i ja stamtąd uciekliśmy. Kiedy cię tu więziono? Dawno temu. Byliśmy jeszcze dziećmi. Pamiętasz cokolwiek? Każdą chwilę. Ciosy Kichidza. Odór oddechu Mandza i ohydne dłonie Taidza. Zabijając ich, narazimy się ich panu. Autan wyjdzie z ukrycia. Chodźmy. Co to? Ostrzeżenie. Dla tych, którzy chcą uciec. Bracia Mamushi zawsze byli okrutni. Ale nie aż tak. Autan wydobywa z ludzi ich cnoty. Jin, ja nie dam rady. Ja nie. Nie mogę tam wrócić. Nie musisz. Zostań. Dokonam zemsty za ciebie. Niech cierpią, Jin. Za Takę. Za blizny, które nam zostawili. Za wszystkie ścięte głowy zmęczonych robotników, którzy poprosili tylko o trochę wody. Spraw, żeby cierpieli. Odpłacę im za okrucieństwo i zetnę głowy. To za mało. Po tym, co Autan zrobił tutaj. Zabiję ich, gdzie śpią. Nikt mnie nie zobaczy. Niech Autan wie, że nikt nie uchroni się przed duchem. Mongołowie nie usną przez tydzień. Zrób to. Jin, jeśli coś pójdzie nie tak, nie pozwól im się schwytać. Ah!
Cicho! Mam już dosyć twojego żałosnego wycia. Jak chory kuj. To za lekka kara, a teraz głowa. Jeszcze dwóch braci. Niech żyć! Proszę, nikomu nie powiem! Będziecie tu bezpieczni, ja się nimi zajmę. Harald Becka. Z mongolskimi siłami moglibyśmy przejąć główne drogi, zdominować szlaki handlowe. Głowa za okrucieństwo. Jeszcze jeden. Sachen auch nicht. Szybciej! Mongołowie są głodni. Trzeba ich nakarmić. Jeśli nie wypracujesz dzisiejszych racji, nakarmię ich w inny sposób. Pamiętasz jeszcze, Sizu? Ptaki oczyści. Zabiorę twój łeb. Resztę zjedzą robaki. To ostatni. Teraz muszę po cichu wrócić do Juny. Harwo.
Pagaju! Zręcz tebe! Echa do czrót! Uchty zładano! Udało się. Nikogo już nie skrzywdzą. Powiedz, że cierpieli. Nie tak, jak na to zasłużyli. Ale od Suna dowie się, co ich spotkało. Tyle potworności wyrządzili. Przez lata. Wiedziałam. I nic nie zrobiłam. Możesz zrobić teraz. Wyślemy Autanowi wiadomość. Spisaną krwią i pokrytą muchami. Ściągnijmy Mongołów. Niech się dowiedzą. Chcę to zobaczyć. Ukryjemy się w trawie. Zwabię ich tu. Engadzar Harar Shulgilj! Oś ten metek te herekte! Popatrz, pierzchają jak zlęknione psy. Autan się o tym dowie. Ale to za mało. Ci niewolnicy pochodzili od jednego człowieka, czarnego wilka. Trzeba znaleźć i pogrzebać kolejnego z przyjaciół Autana. Dopadnę wilka na wybrzeżu, przy jego dawnym łowisku. Tam się spotkamy.